Okej, tak więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanał o tematyce zarabiania w internecie itd., itd. I dzisiaj po prostu będzie to taki niejaki zwiastun kanału, ponieważ od jakiegoś czasu właśnie tutaj uczę Was zarabiać w internecie i dzisiaj opowiem Wam o kilku sposobach, które już można sobie wywnioskować z tego kanału i tak mniej więcej po prostu opiszę, jak wygląda zarabianie w internecie. Tak więc generalnie uważam, że najlepszym sposobem właśnie na zarabianie pieniędzy jest zarabianie przez internet. I dlaczego? Ponieważ generalnie większość młodych osób tym bardziej korzysta z internetu przez cały czas i jest to dla nas bardzo znane środowisko i przez to, że spędzamy tutaj bardzo dużo czasu, zdecydowanie łatwiej jest nam też przez to jakby zarabiać przy okazji. No i tutaj jeśli też jesteś osobą starszą, która jeszcze nie ogarnia jakby tutaj całego tego świata internetowego, to powiem Ci, że i tak tutaj wszystko da się spokojnie nauczyć, tylko trzeba poświęcić sobie troszeczkę czasu. I teraz generalnie jest masa sposobów na zarabianie w internecie. Na kanale przedstawiam kilka z nich, ponieważ nie jestem w stanie oczywiście tutaj wszystkiego, co istnieje na świecie do zarabiania w internecie pokazywać. No i przez to, że jakby nie mam okazji mieć w tym wszystkim doświadczenia, ponieważ ogólnie w zarabianiu w internecie chodzi o to, aby znaleźć jeden właściwy sposób, który Wam odpowiada i próbować na nim zarabiać przez dłuższy czas, aż w końcu będzie ten sposób Wam przynosił jakieś takie dosyć duże zyski. No i generalnie żaden człowiek nie jest w stanie tutaj uczyć się i być dobrym, nie wiem, w 30 rzeczach naraz. Więc na tym kanale jest tylko kilka sposobów na zarobek pokazywane i po prostu tutaj w niektórych rzeczach też nie mam takiego mega doświadczenia jak na przykład niektórzy z Was. Tak więc jakie sposoby na zarobek w internecie na tym kanale przedstawiam? Generalnie są to różne sposoby na zarobek w internecie dla osób, które nie mają 18 lat, czyli są to sposoby dla wszystkich. To są takie różne strony internetowe, gierki, coś w tym stylu i powiem Wam, że to jest najprostszy sposób właśnie, na którym można zarobić. Ja osobiście też zaczynałem od takiej aplikacji, która po prostu za oglądanie reklam tam dawała mi takie punkciki i potem mogłem sobie to wymieniać na PayPala. I powiem Wam, że od tego właśnie moja przygoda z zarabianiem się rozpoczęła. No i teoretycznie zwykle te aplikacje nie wypłacają zbyt dużo pieniędzy. Czasami oczywiście mogą się zdarzyć takie aplikacje, na których możemy sporo zarobić. Teraz tutaj zostanie wyświetlone kilka screenów z niektórych aplikacji, z których ja zarobiłem takie, no już myślę, że spoko pieniądze. Ale tutaj ogólnie właśnie z tymi aplikacjami to zawsze jest tak, że trzeba troszeczkę czasu poświęcić, żeby coś zarobić i niekiedy po prostu niektórym ludziom się nie chce. Ja tutaj przedstawiam właśnie na tym kanale różne takie aplikacje, ponieważ uważam, że to jest taki dobry start dla osób początkujących, dla osób młodych, żeby tutaj się rozejrzeć po tym i nauczyć się nawet takiej cierpliwości i przez to też przy okazji właśnie no, mogą sobie coś dodatkowego dorobić. No ale tak generalnie właśnie też takimi aplikacjami, które już tutaj są dla osób pełnoletnich, można z nich jakby więcej zarobić. Tutaj też takie przedstawiam mniej więcej takie aplikacje i to są zwykle takie firmy, które promują swoją aplikację. I tutaj zazwyczaj jest coś takiego, że firmy, bo tak możecie się zdziwić, ale na przykład tutaj za zainstalowanie jakiejś aplikacji, za przetestowanie czegoś możecie otrzymać nawet 50 zł, nawet 500 zł. Były takie aplikacje, które takie kwoty w ogóle rozdawały. I teraz jak to działa? Ponieważ niektóre firmy zamiast wydawać pieniądze na reklamy, czyli na przykład w Google AdSense, w Google Ads, na Facebook Ads, to wolą po prostu zrobić coś takiego, że rozdają budżet reklamowy ludziom. I przez to mają pewność, że na pewno ludzie z tego skorzystają, ponieważ zazwyczaj właśnie jeśli my tam sobie coś zrobimy w tej aplikacji, czyli założymy konto i jakieś tam kilka tam rzeczy, które oni tutaj wymagają od nas zrobimy, to dopiero wtedy kasa jest dla nas przyznawana. I zwykle to są takie aplikacje typu jakieś giełdy, jakieś rzeczy związane z płatnościami. I tutaj jest pewna taka anegdotka, ponieważ zazwyczaj na takich aplikacjach też tutaj trzeba się czasami weryfikować dowodem osobistym i dla niektórych tutaj jest to coś strasznego, aczkolwiek to nie jest, bo na kilkunastu giełdach, gdzie ja tutaj też sobie zakładałem na nich konto i musiałem się po prostu zweryfikować dowodem, ponieważ inaczej bym nie mógł sobie czymś tam handlować, no to tutaj niektórzy myślą, że tam jakby możemy stracić nasze dane osobowe, ktoś może wziąć na nas kredyt i tak dalej. No i generalnie to też jest zawsze ryzyko, ale powiem Wam, że jeśli chodzi o aplikacje, które są przedstawiane na tym kanale,
To są aplikacje sprawdzone przeze mnie i tutaj chodzi o to, żeby nikogo z Was nie wprowadzać tutaj w błąd. I taką nawet podstawową aplikacją, która kiedyś była modna ostatnio jakiś czas temu, to był właśnie taki Trading 212 i chyba nadal ta cała promocja działa i tutaj za zarejestrowanie się na tej platformie całej otrzymujecie losową darmową akcję i pamiętam, że jeden z moich widzów otrzymał akcję, która była warta właśnie 423 zł nawet, więc naprawdę bardzo duża suma pieniędzy jak na sam start. No i tutaj głównie na kanale też prowadzę coś takiego, że tłumaczę jak zarabiać na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie. Ostatnio właśnie też stworzyłem sobie specjalny kurs od podstaw, gdzie tłumaczę właśnie jak wybić się na YouTubie, jak tam zarabiać, żeby to takie przynosiło właśnie Wam dodatkowe źródło dochodu, albo żebyście w ogóle mogli zostać YouTuberami na pełen etat, więc tutaj jakby moją 5-letnią wiedzę tutaj w tym kursie zawarłem, jeśli byście chcieli sobie zobaczyć, to jak najbardziej polecam. Pierwszy link w opisie, będzie tam pewnie link do tego kursu ze specjalną promocją dla widzów 50% taniej. No i dodatkowo kolejnym sposobem na zarabianie w internecie jest marketing afiliacyjny. I tutaj powiem Wam, że to jest mój główny sposób na zarabianie w internecie. I to zazwyczaj działa na takiej zasadzie, że my polecamy coś, może być to produkt fizyczny, może być to aplikacja, może być to obojętnie co, ale my za to właśnie, za to polecanie dostajemy jakąś prowizję. I tutaj fajna jest to rzecz, ponieważ nie trzeba inwestować w to pieniędzy i nasze wynagrodzenie zazwyczaj zależy od właśnie efektywności naszej promocji. I tutaj ja często o marketingu afiliacyjnym właśnie wspominałem, więc jeśli chcecie, to sobie przejrzyjcie kanał i tutaj dokładnie się jakby tutaj opowiadałem o tym, jak to wygląda i jak na tym zarabiać, ponieważ to jak najbardziej polecam i w tym w sumie się najbardziej zajmuję tutaj. I teraz też przechodzimy do tematu kryptowalut, ponieważ na kryptowalutach też można zarabiać i tutaj albo możecie mieć własny wkład, czyli po prostu tutaj musicie inwestować w jakąś kryptowalutę i obstawiać, że ona albo urośnie, no jeśli urośnie, to ją sprzedajecie na przykład i potem kupujecie jakąś inną, która jest jakby takiej po niższej cenie i na tym można zarabiać. Ale generalnie jest też pełno jakichś takich airdropów, które polegają na tym, że jakaś kryptowaluta właśnie jest rozdawana za darmo, za to, że właśnie się zapiszesz do tego, zarejestrujesz się gdzieś i wtedy dostajesz jakąś tam kryptowalutę, która najczęściej dopiero startuje i wtedy możesz liczyć na to, że po prostu ona urośnie i będziesz jeszcze bardziej bogatszy, no chyba, że chcesz od razu sprzedawać, no to tutaj wtedy też dzięki temu sobie zarabiasz. Ja pamiętam, że też jakby jak z początku właśnie sobie zaczynałem, to była taka giełda, gdzie tam się dostawało Stellary i tam chyba za zarejestrowanie się i tutaj też potwierdzenie się dowodem można było otrzymać nawet 300 zł chyba i wtedy też, gdy dopiero zaczynałem właśnie zarabiać w internecie, to na takie coś trafiłem i w sumie zarobiłem te pieniądze, więc byłem bardzo zadowolony z tego, ale też dodatkowo jest coś takiego jak po prostu zwykła inwestycja na giełdzie. Czyli możemy inwestować w akcje różnych firm, na przykład, nie wiem, Netflixa, McDonalda, Tesli, ale tutaj też już trzeba mieć wkład własny, więc tutaj zazwyczaj warto jakby się skupić na tym najbardziej, żeby inwestować w siebie, czyli w swoją naukę. I też po prostu im większą mamy wiedzę na temat zarabiania, tu już może chodzić o różne sposoby, to łatwiej nam będzie już zarabiać większe pieniądze, więc uważam, że najlepiej właśnie najpierw inwestować w siebie, w swój własny rozwój, a potem dopiero inwestować w jakieś akcje, kryptowaluty i tak dalej, ale można to sobie tak właśnie zbierać, ponieważ czasem są takie promocje, gdzie można tutaj swoją za darmo bardziej właśnie uzyskać jakąś kryptowalutę albo jakąś akcję firmy, więc jest to jak najbardziej opłacalne w sumie. I teraz możecie też robić głównie dobrze usługi internetowe jakieś, czyli po prostu tworzymy coś dla kogoś. Na przykład jest coś takiego modnego teraz, że tworzenie stron w WordPressie jest bardzo popularne i na tym można sporo zarobić i generalnie WordPress to jest taka wtyczka, gdzie po prostu ty, nawet nie umiejąc programować, właśnie możesz stworzyć sobie swoją stronę internetową i na tej zasadzie właśnie możesz zarabiać, ponieważ no, nauczenie się WordPressa to jest kwestia, uważam, że w pół roku jesteście w stanie być profesjonalistami w WordPressie. Ja osobiście też stworzyłem kilka tam stron dla różnych firm i zajęło mi to nauczenie się tego WordPressa mniej więcej 3 miesiące, ale nie twierdzę, że jestem właśnie jakimś specjalistą, ale dodatkowo jest to też taka fajna umiejętność,
która w przyszłości na bank może Wam się przydać w zarabianiu. No i jest to bardzo popularne, więc tutaj warto wykorzystać jeszcze ten czas. Dodatkowo też możecie zrobić coś takiego podstawowego, jak na przykład projektowanie grafik komputerowych lub na przykład zmontowanie jakiegoś filmu dla kogoś. I teraz na przykład mój znajomy, który ma 14 lat, właśnie tutaj sobie montuje filmy dla znanych youtuberów i tutaj zazwyczaj za film dostaje około 200 zł, a film trwa 10 minut, więc przez to, że on też już jest zaawansowany w tym, w ciągu, nie wiem, mniej niż godziny jest w stanie zmontować taki film i dostaje spoko stawkę jak na osobę, która ma w ogóle 14 lat, więc myślę, że to też jest fajna sprawa. Dodatkowo też możecie sobie stworzyć własny biznes internetowy, ale o co tutaj w tym chodzi? Ponieważ biznes internetowy może przynosić bardzo ogromne dochody, ale zazwyczaj trzeba w niego włożyć tak samo dużo pracy, żeby zaczęło się coś tam zwracać mniej więcej. I tutaj jak wymyślić biznes internetowy, ponieważ pomysłów na biznes może być nieskończoność i tutaj w takim filmie też mogę sobie powiedzieć na przykład 50 pomysłów na biznes, ale tutaj no, każdy jest inny, więc najprościej w ogóle, żeby pomyśleć nad jakimś takim biznesem internetowym, to w ogóle pomyśleć, co, w czym Wy jesteście dobrzy, jakie macie hobby i tak dalej, ale też możecie przeszukać właśnie jakąś listę biznesów lokalnych i pomyśleć, czy właśnie da się taki biznes lokalny przenieść do internetu. Przykładowo, no, lokalne kawiarnie zarabiają dużo, jednak pomysł ze stworzeniem internetowej kawiarni może być kłopotem. Ale dlaczego? No ponieważ wysyłanie niektórych ciast mogłoby stwarzać duży problem. No wiecie, są też takie dosyć, nie wiem jak to się nawet nazywa, takie ciasta, które no nie przeżyłyby właśnie wędrówki pocztowej. Pewnie za jakiś czas może się coś takiego udać zrobić, że powstaną jakieś kawiarnie, gdzie po prostu zamawiamy sobie ciasto przez internet, ale no tutaj... No myślę, że jeszcze jakiś czas tutaj jest, żeby takie coś powstało i tutaj raczej byłby z tym duży problem. Ale na przykład kolejnym pomysłem na biznes mogą być korepetycje i teraz dosyć łatwo jest stworzyć taki biznes przez internet, ponieważ zobaczcie, możemy mieć kilku klientów w ogóle z całej Polski i no, w sumie możemy też za granicą coś robić, po prostu jakoś anglojęzyczne korepetycje dawać. No tutaj już mogą być klienci z całego świata. No i w ten sposób możemy zarabiać bardzo dużo pieniędzy i nie będzie nas ograniczała właśnie lokalizacja. I teraz no zobaczcie, no ponieważ gdybym ja mieszkał w małym mieście i chciałbym sobie, nie wiem, no właśnie tam dawać korki z matematyki, to niestety przez to, że mieszkałbym na wiosce, no to miałbym mało klientów, a gdybym siedział sobie przed komputerem i nawet odpalił jakiegoś Skype'a, Discorda, coś takiego i gadał z jakimiś ludźmi, im tłumaczył, o co chodzi w tej matematyce, no to z domu bym mógł, nie wiem, na całą Polskę właśnie znajdować masę klientów. No i tutaj z korepetycjami to mogą być w sumie dowolne. Na przykład właśnie można stawiać na takie przedmioty, jak właśnie wcześniej mówiłem, typu matematyka, jakieś takie przedmioty szkolne, ale na przykład właśnie jakieś takie korepetycje z grania na gitarze, to myślę, że też fajne by było przez internet coś takiego robić. No i tutaj raczej właśnie osoby by się zgłaszały, które by chciały się czegoś takiego nauczyć, a jeśli Wy byście umieli grać na jakimś instrumencie, to na pewno moglibyście to wykorzystać, aby właśnie tutaj sobie coś zarabiać. I kolejnym dosyć ciekawym sposobem na zarabianie w internecie jest na przykład sprzedawanie swojej wiedzy i mogą być to na przykład, nie wiem, kursy internetowe, coś w formie właśnie wideo lub można stworzyć właśnie własnego e-booka. I teraz, no tutaj oczywiście, można też napisać własną książkę, ale to już byłby taki produkt fizyczny, za który też trzeba będzie troszeczkę płacić. No i wyprodukowanie okładki, jakby kupno papieru do stron, samo stworzenie właśnie takiej książki trochę kosztuje, a w przypadku e-booka, no to jak raz napiszę, że właśnie jakąś książkę, wystarczy po prostu robić kopiuj i wklej i tym sposobem macie właśnie, nie wiem, 2000 książek, no po prostu się rozsyła łatwo innym użytkownikom takiego e-booka, a trudniej byłoby właśnie z książką fizyczną. Ale tutaj właśnie ze swoją wiedzą, no to jeśli nawet takiej wiedzy nie posiadacie, to możecie się nauczyć czegoś, obojętnie czego, nawet w formie właśnie tutaj jakiejś takiej podstawowej, czyli nie wiem, kurs podstawowy dla osób początkujących i wtedy gdybyście poświęcili nawet, nie wiem, czas na stworzenie kursu do angielskiego dla takich osób początkujących, to myślę, że jeśli właśnie wszyscy z nas tutaj chodzą na angielski mimo wszystko, to nawet przepisanie takiego podręcznika czasami mogłoby nas wiele nauczyć, a jeśli zrobimy to własnymi słowami, to możemy stworzyć właśnie własnego e-booka albo taki kurs internetowy, obojętnie co.
Naszą wiedzę, nawet najprostszą, na przykład jak tresować psa, jeśli macie psa, możecie właśnie przelać na kartkę albo pokazać to w formie wideo i na pewno znajdą się osoby, które niestety takiej wiedzy nie posiadają i chętnie by od Was coś takiego kupiły. I teraz inne sposoby na zarobek w internecie, którymi się tak nie za bardzo zajmuję. Takim głównym w sumie zarobkiem, który też jest bardzo dochodowy, jest po prostu handel. Raz mi się zdarzyło czegoś takiego spróbować i tutaj sprzedałem kilka produktów na Allegro, gdzie też je kupiłem taniej i sprzedałem drożej i zarobiłem na tym około 300 zł, ale no to tak nie jest dla mnie, więc jakby to zaprzestałem. I teraz ogólnie handel jest rozbudowanym sposobem na zarabianie w internecie, ponieważ jest pełno możliwości. Teraz przykładowo właśnie możesz stworzyć własny sklep internetowy i tam sprzedajesz własne produkty, nie wiem, zajmujesz się jakąś kulturystyką, to wymyślisz sobie coś, żeby sprzedawać właśnie jakieś białko, obojętnie co. Możesz też skorzystać z takiego czegoś jak dropshipping i tutaj w tym momencie nie musisz mieć właśnie własnych produktów, tylko sprzedajesz kogoś innego produkty i na tym zarabiasz, czyli po prostu nawet nie masz takiego ryzyka, że kupujesz sobie rzeczy, nie wiem, na przykład 10 portfeli, jeśli tego nie sprzedasz, to stracisz. I tutaj też taką podstawą właśnie sprzedażą to jest na przykład sprzedaż na Allegro, Amazon, eBay i tutaj skupujesz najczęściej produkty taniej, sprzedajesz je drożej i na tym zarabiać. No i teraz to zazwyczaj różni zarabianie właśnie w internecie od zwykłego zarabiania na etacie. Oczywiście tutaj zależy jak bardzo dużo pracy w to włożysz, tyle uda Ci się zarabiać. I zwykle to jest tak, że niestety dużo osób jest leniwych i tutaj uznaje, że w internecie nie da się zarobić i woli pójść sobie do zwykłej pracy na etacie na przykład, gdzie tam mają na przykład stawkę, nie wiem, 20 zł na godzinę. I u nich najczęściej jest tak, że też mogą się czasami lenić bardziej i tego jakby nikt nie weryfikuje i przez to właśnie też zarabiają stałą pensję, a w internecie jest tak, że jeśli im bardziej Ci się będzie chciało, tym więcej możesz zarobić. Oczywiście też na początek musisz stracić troszeczkę czasu, żeby się czegoś tam nauczyć nowego, ale dzięki temu potem w przyszłości zazwyczaj no, te zarobki są zdecydowanie większe od takich podstawowych, więc jak najbardziej tutaj zachęcam Was wszystkich do zarabiania w internecie. Tutaj na tym kanale przedstawiam właśnie różne sposoby. No i generalnie mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, tak więc jeśli jesteście tutaj nowi, zachęcam Was wszystkich do zostawienia subskrypcji na tym kanale oraz możecie zostawić łapkę w górę i możecie napisać komentarz na przykład z jakich sposobów Wy już tutaj zarabiacie. No i ja już się z Wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!